I witam Was serdecznie. Na następnej wyprawie, tym razem dotarliśmy do Piwnicznej Zdrój. Jesteśmy w Beskidzie Sądeckim. Naszym celem dzisiejszej wyprawy są dwa szczyty i dwie wieże widokowe. A to idziemy na Radziejową i Elszajówkę. W jakiej kolejności to jeszcze zdecydujemy. Jak dojdziemy do szlaku, zbliżamy się. Także serdecznie zapraszam na odcinek. Kto nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapki w górę. Bawcie się dobrze. Miłego oglądania. Hejo! Am I safe for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games. No, grupa zadecydowała. Idziemy pierwsze na Radziejową, a potem stwierdzą, czy pójdą dalej ze mną, czy też nie. Idziemy sobie niebieskim szlakiem na Mały Rogacz. Potem odbijamy na czerwony, na Radziejową. Piękna pogoda, zresztą jak widzicie, suniemy do zaś. Now all our chips are lost. Luck was not easy. Oj, ciągnie się to podejście, ciągnie. I tak sobie dreptamy, właśnie zmieniliśmy kolor szlaku przy Wielkim Rogaczu z niebieskiego na czerwony i z tego miejsca 45 minut powinniśmy być pod wieżą widokową. Ciągniemy. No cześć, witam Wam serdecznie na najwyższym szczycie Beskidu Sądeckiego. Jest nim Radziejowa, 1262 metry nad poziomem morza. Mieści się tu piękna wieża widokowa, jak widzicie. Czekajcie, o właśnie, na którą Was za chwilę zabiorę. I od tego, co z tej wieży zobaczymy, zależy, czy nie zmienimy planów naszej dzisiejszej wycieczki. Z tego względu, że jeżeli nie będzie w ogóle widoczności, a zapowiada się, że tak będzie, bo pogoda się zmieniła, no to Elszajówka zostanie odwołana, a raczej przełożona na inny termin. Zapraszam na górę. No i witam Was w najwyższym punkcie widokowym Beskidu Sądeckiego, czyli na wieży widokowej na Radziejowej. Tak jak przed chwilą mówiłem, widoków nie ma. Już Wam to pokażę, żebym nie był gołosłowny. Jak mówiłem, przykro mi to stwierdzić, bo nie lubię tego robić, nie lubię zmieniać planów, ale jestem zmuszony. Także wycieczka kończy się na szczycie Radziejowa. Elszajówkę musimy przełożyć na inny termin, ale będzie na pewno. Także no tyle, no. Musimy to jakoś przełknąć. Także pokażę Wam jeszcze parę slajdów z drogi powrotnej. Tymczasem się z Wami żegnam. Było mi bardzo miło. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, moich filmów, lajkowania, łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Do zaś. Hejo!
trasa. Było miło. Do następnego. Now here we stand.